2009 roku sytuacja przedsiębiorstw branży budowlanej, branży zbrojeniowej była bardzo trudna. To w konsekwencji odbiło się to bezpośrednio na hucie Stalowa Wola. Ówcześni oceniając sytuację tego przedsiębiorstwa, jego kondycję ekonomiczną, nie wszyscy dawali temu przedsiębiorstwu szansę na przetrwanie. Znalazło się kilka osób, które jednak wyciągnęły pomocną dłoń do huty Stalowa Wola. Powołany został wtedy zespół dla ratowania, pomocy hucie Stalowa Wola, na którego czele stała nadzorowana przeze mnie Agencja Rozwoju Przemysłu. Ludzie dobrej woli, którzy wtedy skupili się wokół Stalowej Woli, podjęli działania, których dzisiaj możemy obserwować, patrząc na znakomity rozwój huty Stalowa Wola. Ale chcę podkreślić tutaj bardzo aktywne zachowanie pracowników przedsiębiorstwa, związków zawodowych, którzy dostrzegli trudną sytuację huty Stalowa Wola i podjęli pewne działania, których efektem była rezygnacja z ich przywilejów, ich korzyści, które wtedy mieli, po to, żeby próbować współuczestniczyć w zmianie, w naprawie huty Stalowa Wola. To, co oni wtedy zrobili, jest przykładem dla wielu załóg przedsiębiorstw działających w Polsce, że czasami warto rezygnować z czegoś, co się ma, z czegoś, co się korzysta, po to, żeby mogło przedsiębiorstwo przetrwać, po to, żeby efektywnie móc potem korzystać z tego, że w przedsiębiorstwie jest coraz lepiej. Jestem przekonany, że to, co się stało w przeszłości, będzie procentowało w przyszłości najbliższej z korzyścią dla wszystkich pracowników Stalowej Woli i mieszkańców Stalowej Woli. Huta Stalowa Wola jest spółką, która wchodzi w skład Narodowego Koncernu Zbrojeniowego Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Trzeba dodać, że Huta Stalowa Wola jest znaczącym elementem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, które decyduje o obliczu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wpływając na ostateczny produkt, który jest dedykowany dla polskich sił zbrojnych. Huta Stalowa Wola swoje miejsce zawdzięcza, swoją pozycję w grupie zawdzięcza pracy inżynierów stalowolskich, którzy przyczynili się do dobrej oceny przez polskie siły zbrojne sprzętu, który tutaj jest produkowany. Jeżeli chodzi o Stalową Wolę, to trudno tylko zamykać znaczenie Huty Stalowa Wola dla polskiego koncernu zbrojeniowego czy dla polskich sił zbrojnych. Trzeba podkreślić, że Huta Stalowa Wola ma swoje znaczące miejsce, jeżeli chodzi o aktywność w obszarze na terenie Podkarpacia. Huta Stalowa Wola, pamiętając o przeszłości, o historii będąca elementem Centralnego Okręgu Przemysłowego, tę tradycję realizuje nadal. Myślę, jestem przekonany, że Huta Stalowa Wola odgrywa znaczące znaczenie, jeżeli chodzi o ośrodek miastotwórczy, wpływając na życie mieszkańców Stalowej Woli i najbliższych okolic. Należy spodziewać się, że to znaczenie Huty Stalowa Wola będzie systematycznie rosło. Wraz ze wzrostem znaczenia gospodarczego Huty Stalowa Wola będzie ona realizowała kolejne swoje cele na rzecz mieszkańców Stalowej Woli i mieszkańców okolicy. I wszyscy my będziemy beneficjentami tego, co dobrego w Hucie Stalowa Wola się stało. Pozycja i znaczenie Huty Stalowa Wola jest efektem procesu naprawy, jaki przedsiębiorstwo to przeszło w ostatnich kilku latach. Mam ogromną satysfakcję nie tylko z tego, jak dobrze jest postrzegana Huta Stalowa Wola i umiejętność ludzi tutaj pracujących przez przedstawicieli polskiej armii, polskiego wojska, ale ogromną radość sprawiła mi ocena Huty Stalowa Wola, produktów, które tutaj są, kompetencji ludzi przez przedstawicieli dużych koncernów zagranicznych. Przedstawiciele koreańskiego Samsunga, którzy przebywali w Stalowej Woli, uczestnicząc w ocenie przygotowania tego przedsiębiorstwa do kooperacji, ze zdumieniem zauważali, że przecież na halach u nas jest tak samo jak u was. Proszę zatem zauważyć, że ten proces przemian, który w Polsce przeszedł, również w Hucie Stalowa Wola, jest doceniony na zewnątrz, że my wcale nie odbiegamy od dużych koncernów zbrojeniowych zagranicznych, którzy konkurują na największych rynkach świata. Ta ocena sprawia i daje nadzieję na to, że w Stalowej Woli będzie podobnie, że w dobrym kierunku zmierzamy.
Oczywiście to się nie wzięło samo z siebie. Były to duże zabiegi polegające na tym, że ten czas procesu naprawy nie został w Hucie Stalowa Wola przez nikogo zmarnowany. Przykładem takiego realizacji procesu naprawy w Hucie Stalowa Wola było budowanie swojej wartości poprzez przejęcie Jelcza. Dzisiaj oferta, jaka płynie ze strony Stalowej Woli, jest akceptowana, jest chętnie przejmowana przez polskie siły zbrojne, które widzą w tym przedsiębiorstwie dobrego partnera do współpracy, partnera, który daje dobry produkt. Ale wcale ten proces, który mieliśmy do czynienia, absolutnie nie jest zakończony. Ja oczekuję, mam nadzieję, jestem przekonany, że Huta Stalowa Wola będzie dokonywać kolejnych procesów akwizycyjnych, żeby zwiększać swoją wartość, ale równocześnie zwiększać swoje znaczenie ofertowe dla polskich sił zbrojnych, a także skutecznie konkurować nie tylko w Polsce, ale za granicą. Przez ostatnie lata zbudowano podwaliny pod dobrą przyszłość Huty Stalowa Wola. Huta Stalowa Wola dysponuje dobrym, konkurencyjnym produktem, na którego jest zapotrzebowanie nie tylko w polskich siłach zbrojnych. I od nas tylko zależy, przedstawicieli rządu, pracowników, managementu Huty Stalowa Wola, jak ta przyszłość zostanie zbudowana. Jeżeli na czas i dobrej jakości dostarczymy produkt, to jestem przekonany, że w Hucie Stalowa Wola może być tylko lepiej. To słońce nad Hucą Stalową Wolą może świecić jedynie intensywnie.